Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj zajmujemy się stacją HP. Stacja HP. Teraz wam pokażę parametry techniczne tej stacji. Niech ja to tylko otworzę, to się czasem chce otwierać, czasem się nie chce otwierać. O, tak to wygląda HP, to jest tego typu stacja. Chowamy. Ja już to sobie otworzyłem, oczywiście, żeby to otworzyć, musicie tą dźwignię przesunąć w tą stronę. O tak, ja już to zrobiłem, więc mogę sobie otworzyć. Słyszę wentylatory, bo teraz coś się wszystko rozkręciło. Po otwarciu mamy takie piękne wnętrze. I tak, pamięć RAM, procesor, dysk na system. Znaczy tu dysk na system. 256 GB, 16 GB RAMu, dwie kości po 8. Więc powinno wystarczyć. I co dzisiaj tu trzeba zrobić? Muszę się dobrać do po prostu drugiej strony płyty, zdjąć radiator i wymienić pastę. Będziecie to widzieć od odpowiedniej konfiguracji. Czyli tu jest tył stacji, to będziecie widzieć tak jak trzeba. No ja tam sobie poradzę zawsze. Wentylatory w komputerze się już widzę rozkręciły na całego. Dobra. Jeszcze to trzeba odłączyć. O, głośniczek. Dobra, głośniczek mamy odłączony. Tu nie będę tego obszaru rozbierał, bo to jest niepotrzebne. Jeszcze tu z boku mamy prawdopodobnie śruby. No jasne, że tak byłoby zbyt łatwo. OK. I tu jest chyba gdzieś jeszcze jedna. No jasne, że tak, bo byłoby zbyt łatwo. O. Żeby zdjąć, to musimy te wszystkie śruby wykręcić. Dobra, teraz musimy wykręcić tutaj, muszę zmienić sobie bit i te śruby wykręcić, o. To sobie odłożę je tutaj. Bo trzeba wyciągnąć całą płytę główną. Już padło. No dobra, i teraz powinna teoretycznie się płyta ruszyć. Jeszcze coś tu trzyma. Rozejrzyjmy się. A, widzę tam od drugiej strony to jest trzymane. Okej, dobra. Płyta jeszcze jest tu trzymana jedną śrubą. Pyk. No dobra. No dobra. Ja sobie tam oczywiście, słuchajcie, sprawdzam. Tutaj nie, tutaj nie. Tu jest odkręcone. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu mamy to, tu mamy tamto, dobra. O. Dobra, to się znajdzie. I teraz
teoretycznie to powinno się wysunąć. Tak, bo tu już nic nie ma, tu już nam nic nie blokuje. Bo tak samo nam nic nie blokuje. Tu mamy to, tu mamy tamto. Powiem wam tak, to jest zdeczko, kurde, powiem szczerze, skomplikowane, bo tutaj mamy to, tamto, tamto pierdzianto. No i dobra, i słuchajcie, pomęczyłem się, a, od waszej strony to pokażę, sorry bardzo. Pomęczyłem się i udało już mi się wyjąć tylny port z tym wszystkim. No dobra, go na bok i patrzcie się teraz, Magic. Oczywiście się uziemiłem, żeby nie było. Pyk. Delikatnie wyjmujemy. Co tu znowu przeszkadza? Czekajcie, co tu znowu mi przeszkadza? Tu jest wszystko dobrze. To jest tak, uwolniłem tu wszystko, więc teoretycznie to wszystko powinno mi teraz ładnie wyjść. No bo czyli wyjdzie. Trzeba to delikatnie wysunąć. O, to weszło. Tak to się wysuwa, dobra. Ale syf, powiem wam szczerze. Dobra, teraz jeszcze muszę rozwiązać problem, czemu to mi tak do końca wyjść nie chce, jak ja bym chciał. Tu jest ten. Poczekajcie, muszę zerknąć, czy tu nic nie jest, nic przylutowane. Nic przylutowane tu nie jest, nic tu nie trzyma, więc to teoretycznie wyjść powinno od razu. Nie, to jest tylko ten. Tu jest to. Bo to się trzyma na tym. Ciężka sprawa. Czekajcie chwilę. To są dla mnie dosłownie, że trzeba rozebrać pół urządzenia, żeby się dobrać. Zaraz ktoś powie, nie musiałeś tego robić, ale ja wolałem zobaczyć, czy mi się... O! Czy mi się coś tu nie trzyma. Dobra, więc jak to jest, że to mi nie chce wyjść? Tu mamy połączenia. Tu mamy też połączenia, głośniczek, włącznik, USB, no to tak naprawdę powiem wam, że to powinno już samo sobie wyjść, dobra. Czyli nic tu tak naprawdę, o, nie trzyma. Dobra, to tak, zdjęliśmy, bo tu jeszcze mamy termopad, zdjęliśmy cały układ chłodzenia. I teraz zrobimy następującą rzecz, to sobie położymy na bok. Dobra. Teraz będzie zabawa, bo tu już wyższa liga, wyższy torks.
Muszę to poodkręcać wszystko i wymienimy pastę. Panie, za duży. Panie, za duży. Powiem wam szczerze, że się lubię pierdzielić z takimi elementami. Pastę mam świeżą. O. Tu wszędzie jest ten. Tu wszędzie mamy termopady. Nie wiem po co pozakładane. O. Dobra, powinno zejść. O, dobra, zeszło. Mamy nasz układ chłodzenia, który jest gigantyczny. I ta pasta, totalny kurde kamień. Nie dziwię się, czemu to nie działa. Ten termopad stąd zdejmę, bo on już jest do dupy. Nie wiem, po jakiego grzyba ktoś go w ogóle zakładał. Dobra, to i tak muszę to wyczyścić teraz. Ale to jest, ta pasta jest totalny trup. Pasta jest totalnym trupem, mogę powiedzieć od razu z miejsca. Czyli jak sądziłem. Bierzemy naszą wódkę. Idę po papier i będziemy czyścić. Dobra, mamy jeszcze ten. No i będziemy czyścić. Powiem wam tak. Ta pasta jest totalnym trupem. Dobrze, że w ogóle schodzi. No i tutaj spokojnie nic się nie stanie. No bo mamy procesor. Jeszcze namoczymy wódką. Nie ma się tu co martwić. Procesorowi to nie zaszkodzi, dobra. Teraz radiator. O. Może byście widzieli, to przesuniemy. To sobie damy tutaj, to przesuniemy, to damy płytę tu. Radiator teraz. Tu będzie trochę gorzej. Aha, coś się wywaliło. Uwalone w paście. Dobra, wiedziałem, że tak będzie. Kolejny papier. Słuchajcie, jak wymienię tu pastę na świeżą, to to będzie działało 10 razy lepiej. Nie wiem, co tu za pasta była zastosowana, ale jakaś gówniana. Chciałem powiedzieć, jakiś wieśniak zaaplikował coś, czego nawet zetrzeć się do końca nie da. Coś tam zaczyna widać przestrzeń, że coś jednak idzie. Mordę jeża, co to jest? Pasta termoprzewodząca? Widać, że ileś lat, powiem wam szczerze, to nie było w ogóle wymieniane. I już się zaczęły dziać dziwne rzeczy. W postaci tego, że tej pasty, tą pastę ledwo mogę w ogóle zetrzeć. Dobra. Druga strona. Dosłownie trzeba pocierać. I tak coś, powiem wam szczerze, gówniano schodzi. Tą tasiemkę można zdjąć. A, to jest ten. Tu jest to i... Dobra. No coś, powiem wam tak, coś nie za bardzo to chce schodzić.
To mniej więcej doczyścimy to, ile się da i tyle. No dobra. Jeszcze jedna akcja. No ale są już postępy. Wiecie, procesor to procesor. Procesor to... Tam sami wiecie, że to nałożyć świeżą pastę to chwila, moment. O, pięknie. Ale to doczyścić to jest kurde skandal dla mnie. Dobra. Już widzę, że pasty nie ma na tym, ale po prostu ktoś to zajebiście zaniedbał. O. Tak, już jest czyste. Powiem wam tak, ktoś to zajebiście po prostu zaniedbał. Powiem szczerze, brawo. Się pasta zjebała? Czy mi się zdaje? Sorry za słownictwo, ale... Coś jakaś pewnie powalona próbka. O! Teraz zawaliście, wyszło. Dobra. Ta pasta jest bezpieczna, bo ona nie zabiera żadnych związków, które przewodzą. Więc nawet jakby ona mi się rozstegowała, to nic się nie stanie. Oczywiście moja stara karta płatnicza. Delikatnie sobie rozetrzemy. Praca z takimi urządzeniami jest bardzo stresująca. Proszę, idealnie nałożona pasta. Będziemy potem sprzątać. Zobaczcie. Idealnie nałożona pasta na blok procesora. Teraz trzeba to skręcić. I teraz trzeba tak to dopasować, żeby to miało ręce i nogi. Tu jest tak. Szukamy. Szukamy. Czy to było tak? Nie. Odwrotnie. To było tak. Bailando. O, ja się trochę zestresowałem, ale to u mnie jest normalne. I spokojnie dokręcamy. O, będziecie to lepiej widzieć. Dobra, no i dobra, słuchajcie, robota zrobiona, mamy już wymienioną pastę na świeżą i zapewni to działanie urządzeniu przez wiele, wiele lat. Dobra, teraz bierzemy obudowę. Więc ogarnęliśmy temat. Teraz musimy wszystko zamontować. Zamontować z powrotem do środka. No i czy oczywiście wiecie, głośniczki, te sprawy, najpierw zabezpieczenia, czyli zakręcić alkohol, żeby nie odparował. Najbardziej, słuchajcie, najbardziej będzie trudno to złożyć teraz, bo tutaj trzeba wszędzie to wszystko wcelować. No i to może być niezły cyrk.
W mordę jeżdżę. O! O! Powiem szczerze, bajlando weszło jak trzeba. O! Dobra. To mamy. Jeśli to mamy, to możemy podłączyć. Czekajcie, dobrze to jest. Tak. Możemy podłączyć głośniczek. O, to już mamy. Więc teraz zabezpieczymy płytę główną, żeby nam nie odpadła i nie odleciała w kosmos. Wszystkie są takie same. Tak, wszystkie są takie same śruby. Dobrze. Któreż ja nigdy nie przykręcam na chama. Ja na razie połapię wszystko tylko. O. Dopiero jak będę miał wszystko złożone, to... A co tu się stało? No już nic. Okej. No a co mamy ogarnięte? To jest to. Alkohol trzeba zakręcić, bo się przydał. Bardzo dobrze. Teraz obsadzimy sobie ramkę. Skoro już wiecie, mamy ogarnięte wszystko. Odwrotnie oczywiście. Wiecie, obsadzić taką ramkę to nie jest nic strasznego pod warunkiem, że robimy to z głową. O. Tu się źle zaczęła tego wciskać. Czyli to w ten sposób. Czekajcie, bo to nie jest takie. O. Hopsiu, jak wymyślicie. Dobra, tu już weszło, teraz po kolei. O. O. Ładnie tu weszło, teraz ta strona. Wiecie, tu nie ma tego, że wiecie, na siłę, na chama, bo ja mogę. To nie o to chodzi, ludzie. Wow, tu mi nie chcesz wejść? A czemu? Tu mi dolegasz idealnie. O. Dobra, tu weszło. On z tej strony nie chce wejść, bo nie zaskoczył zatrzask jakiś. O. Ja kocham takie rzeczy po prostu. Dobra, tu wchodzi, a tu nie chce. Co tu jest? Tu wchodzi tak, aha. Okej. Okay. Jak tu wchodzi? O! A. Dobra. O! No i dobra. O! Pięknie weszło. Tu tak samo pięknie weszło. A tu mi coś nie weszło. Tutaj widzę, że delikatnie trzeba sobie podważyć. To sobie podważymy. Ja robię to bez żadnej instrukcji. Gorzej, żeby to się nie wyłamało. Mi to chyba będzie problem.
Dobra, to musi tu wejść. Teraz jeszcze wykrzywiło, pierdzielone. Dobrze. No dobra, rozumiem, gdzie tu jest błąd zrobiony, bo to jest takie zabezpieczenie swoiste. Tu trochę brakuje, dobra, czyli trzeba to znowu rozmontować. Cholery, cholery pierdzielone, to sobie nieźle wymodziły. Wiecie, o co chodzi? Tu mamy, macie takie fikuśne zabezpieczenie. I komuś chyba cholernie na tym zależało. Teraz mi nie chce to puścić. Jasna cholera, człowiek to rozebrał i teraz jeszcze nie chce to zejść. Dajcie chwilę, zmiana się pokręta na mniejsze. Jakie tu to ściągnąłem? Aha, w ten sposób. Dobra. Oj! Śmiej siły. Powiem wam normalnie, kurde, dla mnie to jest normalnie horror. Człowiek, który odebrał, złożył, a tu się nagle okazuje, że jednak coś źle. Dobra, jeszcze żeby mi to wylazło. Czemu to mi teraz trzyma? Co tu trzyma? Jasna cholera. Jak zwykle coś się musi tu dziać. Bo pewnie trzeba od tej strony wszystko rozebrać. Ta jasne, że od tej strony wszystko trzeba rozebrać na nowo, bo tamtej się nie da. Nie no, ktoś nie mógł tego prościej zaprojektować. Dobra, muszę dojść tutaj. To mi się tu wykrzywiło. Dobrze, gdzie mamy obcęgi? Zaraz to naprostujemy. Jak to się mówi, przywalimy kijem, będzie prosto. Dobra, to mi się tu wykrzywiło. To teraz naprostujemy. Teraz połamie wszystko, będzie dupa zbita. Ta, bo to jest krzywe, kurde. Oj. Ja pierdzielę te obcęgi, to widzę, że już też. O! No, trochę za bardzo nawet. Dobra. Będzie gitara. O. Dobra, weszło. Bailando, bailando. No, ci weszło bez problemu. Dobra, teraz. O. Trzeba to wepchnąć. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. O. Wszystko się trzyma, trzyma. Bajka, bajka, bajka. No dobrze, dla mnie bajka. Teraz złożymy tylny panel od razu, żeby się nie pierdzielić z robotą. Sobie zastopuję, bo teraz poszukam tej śrubki, co mi spadła. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie. Powiem wam tak, że jest dobrze. Okej. Ostatnią śrubkę znalazłem. Już ją przykręcamy. O. Dobra. A teraz w międzyczasie panel tylny z zabezpieczeniem otwierającym. To wchodzi w ten sposób, tu nie ma żadnych blokad. Okej, czyli to wystarczy wcisnąć.
Czyli to widzę, że wystarczy odpowiednio tylko wcisnąć. O. I to powinno już samo sobie wejść tutaj. Ale wejść nie chcę. Co tu cholera blokuje? Teraz już wiem, co blokuje to. I ta krańcówka. Tak. I ta krańcówka mi tu blokuje. Port wyłamiemy, jak tak dalej będziemy naciskać, albo tu jest ten. O. O. Weszło, dobra. Tu przeszkadza to. A to jakoś ściągnąłem przed chwilą. Czekajcie, czy to ma tą funkcję, że to można tu podważyć i odgiąć? Tak, widzę, że tak. Nie z tej strony, nie pójdzie. Bo tak, bo to musi wejść tu i dopiero potem można skręcić tak, dobra. Fajnie, ciekawie to ktoś kurde wymyślił, muszę przyznać. Dobra, bo mamy to tak, a jakby to tak odgiąć, to nie pójdziesz, o nie pójdziesz. Dobra, wiecie co, ja się nie będę z tym pierdzielił, ściągnę to wszystko jeszcze raz. Będę co zamontuję poprawnie. Wiecie, jak mam się bawić i to ma się uszkodzić, to mi to jest niepotrzebne. No i dobra, i to teraz powinno się ściągnąć, a teraz mi nie chce odejść. O, dobra, zeszło. Okej, zeszło, mamy wszystko. Zamontować teraz tylny panel. No dobra, to... A to chwila, to tak łatwo nie jest. Co tu się odwaliło? O, poczekajcie chwilę, coś się tutaj odwali. Dobra, słuchajcie, wszystko działa, tylko już wam opowiadam, co się odwaliło. Słuchajcie, zrobił się problem, już wam mówię jaki. Problem się zrobił taki, że po prostu jeden element nie chciał wskoczyć na swoje miejsce tak jak powinien i dlatego były problemy, ale już się to udało rozwiązać na szczęście. Oczywiście to jest od waszej strony, więc wy widzicie wszystko jak powinno być. Dobra, czekajcie chwilę.
Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Teraz mamy panel założony. A, ale spod mogę przykręcić, jasne. Dobra. Tutaj mogę przykręcić już. Gdzie tu była to jest ta śrubka? Spróbujemy najpierw tutaj. O. Będzie trudno to się robi, ale... widzę, że będę miał zabawę lepszą, lepszą zabawę niż myślałem. No weszło. O. Dobrze, jedna weszła, to wejdzie i reszta. Teraz jeszcze jedną. I mogę zamykać to już wszystko. Wiem, że nie widzicie, ale to wiecie, to nie oznacza, że coś robię na boku, a wy o tym nie wiecie. Po prostu ja chcę to wkręcić, już mieć święty spokój z tym. O. Dobra. Teraz mogę obsadzić cały przód wreszcie. Tu jest ten śmieszny dynks, który od razu muszę założyć. Dobra, dobra. O, o, o. Dobra, fajnie. Fajnie, że wszystko wchodzi. Idealnie. No może nie idealnie. O. Czekajcie, co tu mi znowu nie weszło? Jak zwykle coś się musi spierdzielić. O, weszło teraz. Dobra. Jeszcze jakby druga strona tak doskonale weszła, to było fajnie. A tu to weszło, weszło, weszło. Dobra. Znowu to samo. Ja pierdzielę, jak nie urok, to sraczka. O. Ja po prostu kocham się bawić z takimi urządzeniami. Co tu znowu nie chce wejść? Co tu nie weszło? Ja pierdzielę. Co za nonsense. Shit. Co tu kurde wejść nie chce jeszcze? Jak zwykle coś. O. Tu weszło, ale to nie. Tu już nie chce wejść do końca. Tu weszło, 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 weszło. Dobra. To mogę dokręcać. O, nie ten śrubokręt. A już myślałem, że mam odpowiedzi. Dobra, co tu nie weszło? Tu weszło doskonale wszystko, tylko tu się coś na czymś opiera. O. Tu wszystko weszło doskonale. Tutaj widzę, że się coś zakleszczyło. Hmm.
kurde, no nie wierzę, czyżby co, to szło pod spodem? Nie, no bo tu idzie dobrze. Tak, tu wychodzi, jakby to pod spodem szło. Ja pierdziele, więcej kurde problemów nie może być już. Ta, to tu wchodzi pod spód widocznie. No bo to weszło, tylko że tu wejść dalej nie chce. O, w mordę jeża. Ta, bo to nachodzi na to. Ja pierdziele. To jest po prostu, nie wiem. Kurde, ten kto to projektował, to był po prostu geniuszem, jak komuś utrudnić życie. Dobra, ale już wiadomo, co jak trzeba zrobić i to nie jest problem. Ale widzieliście, mamy pastę wymienioną na świeżą. Układ chłodzenia jest zawalisty. Dobra, i teraz to mogę ruszyć z powrotem. O, to weźmiemy tak, wsadzimy teraz z powrotem. Nie chcemy tego wyjmować w całości, bo ja to nie chcę tego wyjmować z powrotem, chcę, żeby to się działo, ale właśnie, o, w ten desen, o, idealnie weszło jak trzeba. No, i gitara. Idealnie. A, weszło jak trzeba i teraz mogę to poskręcać. O. Teraz mogę to poskręcać sobie spokojnie, bo weszło jak trzeba wszystko. Teraz, żeby jeszcze te śrubki chciały współpracować. To ja pierdzielę, tam no, magnetyzacja tego wkrętacha to też jest... ten wkrętek miał być namagnetyzowany, a widzę, że dupa. Dobra, udało się. Wiecie, i moje primo, nie dokręcajcie na chama śrubek, bo to jest, będzie głupotą. Uprzedzam was od razu z miejsca, że nie róbcie takiej głupoty jak niektórzy i nie dokręcajcie wszystkiego na chama, bo youtuberzy tak mówią. Ja mówię, że nie dokręcamy na chama, dokręcamy. O, jak już duży opór poczujecie, to już nie dokręcamy tego. No po prostu... sprzęt sobie uszkodzicie i wiecie, no po co mieć stres? Wam stres i niepotrzebne problemy potem sobie tworzyć. Dobrze, teraz szukamy sobie tego. A tak to słuchajcie, zrobicie sobie wszystko fajnie, legitnie. Wszystko się zgadza, bo słuchajcie, otwory muszą się montażowo pokrywać. Co tu się mi nie zgadza znowu? O, śrubka krzywo weszła. O. Blokada. Działa, dobra. Jeszcze tutaj i będzie skończony. Czyli tak wygląda to od waszej strony. Jeszcze tu jedną tylko wkręcić. Wkręcaj się, cholero. To właśnie w ten sposób, znaczy w ten sposób to działa, że ten element to... w ten sposób to działa, że ten element... o.
musi doskonale wejść w to miejsce, bo inaczej tego nie skręcicie. Czyli mieli problemy. Nic na siłę. Wszystko z głową. Zmieniamy sobie bit. I teraz tak samo z głową przykręcamy. Oczywiście nic na siłę. Dobra. Podpinamy wszelkie tasiemki. Oczywiście w ten sposób, żeby nie uszkodzić pinów. No wiecie, jak pokrzywicie piny, to jest już naprawdę bal. Ja sobie wezmę w ten sposób. To już jest naprawdę bajlando wtedy i koniec. O. Podpięty, głośniczek podpięty. Dysk jest zamontowany. Dobra, dla moich widzów. O. To wam pokażę. Jaki rodzaj pamięci tu mam zastosowany. Niech już wam będzie. Bo was lubię bardzo i dlatego niechaj wam będzie. Z tego będzie Cox Server. Pierdzielne tu Proxmoxa. I będzie gitara. Co to teraz się stało, że to mi wyleśni? Co? Widać, nie widać. Nie widać. 8, każda kość ma 8 GB RAM-u. Więc mamy tu dwie kości, razem mamy 16 GB RAM-u. Wszystko siedzi jak trzeba? Siedzi, ok. No, więc mamy tu 16 GB RAM-u. Wszystko dolega jak trzeba, dolega. Działa jak trzeba. Tak, tak. Wszystkie porty się pokrywają. Tutaj wszystko działa. Wezmę sobie jeszcze, sprawdzę przycisk blokady, czy działa odpowiednio. Tak. Działa odpowiednio. Dobra. A więc kładamy nasz sprzęt. No coś tu jest, widzę, że nie tak, bo coś mi się tu nie pokrywa dobrze. Przesuniemy kawałek. No, jak zwykle coś musi być nie tak, czekajcie, o. Coś tak delikatnie, jakiś luz jest czegoś, czym. Dobra. Tu po tej stronie coś jest. Dobra. Zobaczymy, zamkniemy. Powiem wam szczerze, to mi pokazuje, że jest wszystko dobrze. Słowo klucz pokazuje. Czekajcie, zamieniamy końcówki. Ja sobie te przesunę się bukłętem. Czyli coś tu nie łapie. Powiem szczerze. Co tu się odwaliło w tej chwili? Czemu mi to złapać nie chce do końca, jak należy? Dobra, może źle zadziałało coś.
No bo tu mi dolega. Teraz zobaczymy. Coś nie chce dojść. Coś nie chce dojść. Ściągamy. Coś cholera nie chce tu dojść. Dobra, zobaczmy, co tu się mogło odwalić, bo to wchodzi w to. To wchodzi w to i to powinno ściągnąć to. Zobaczmy, to wchodzi w to. Teraz już w ogóle się zacięło. A jak to wygląda z tej strony? Dobrze, to wchodzi w to, tutaj mamy ten i tak dalej. Tu nie widać żadnych wypustek czy czegoś. To jest jedyny taki klip. To wszystko. Widać z tego, co wynika mi to, że się blokada rozsypała chyba. Widać, że się blokada wysypała. A, rozumiem. Już wiem, co się odwaliło. Już wiem, co się odwaliło, bo złapało za wcześnie. Okej, to da się skorygować. Już ja będę więcej narzędzi już potrzebował. To muszę to podważyć i przesunąć. Pyk. Dobra, jak to wyszło? No, bo teraz powinno działać jak należy. Aha, dobra, już wiem już, co jest grane. Aha, bo tu jest, bo tu złapała cholera jedna. Dobra, tu złapała. Dobra, robimy jeszcze raz. Słuchajcie, złapało nie tu, gdzie trzeba, to muszę to poluzować, przesunąć. Słuchajcie, bo tak to pęknie, zaraz będzie dupa z wołowa. Jak to wygląda? To jest tak, musi to przeskoczyć w tamtą stronę. O kurde. Odegniemy kawałek. O, ho, ho. Pani, to nie pójdzie tak łatwo. Słuchajcie, z zabawą z takimi rzeczami, to jest właśnie taka fajna zabawa, że czasem musicie, kurde, rozwiązywać problemy, które tak do końca są powalone. Tak jak właśnie teraz w tym przypadku, że blokada nie chce działać, dlatego że źle się klip z blokady nałożył i to powoduje problem, że ona po prostu nie może funkcjonować jak należy. I teraz, o, co mogę zrobić, to... Co tu się odwaliło? Czekajcie. No, sobie położę to tak. Dobra, bo mamy blokadę i teraz, żeby ona działała poprawnie. To jest dopiero cyrk, powiem wam szczerze. Zmieniam kontuszkę znowu. Teraz ktoś powie, zepsułeś. No nie, nie zepsułem. No, widzę już, gdzie jest problem, ok. Muszę to podważyć i przesunąć teraz. Shit. O, jak to wyszło? Wyszło idealnie. Przesuniemy do samego końca i zobaczymy, czy działa. Tak, działa. Dobra.
Jak to jest? A, kłódka otwarta. Dobra. Teraz przeceniam, że... Dobra, przesuniemy. A. No, teraz to działa dobrze. A teraz to działa dobrze i będzie gitara. Przy takich elementach to jest właśnie normalne, że zawsze coś się musi schrzanić. Ty no nie mów. Ja pierdzielę. Też nie wierzę. Ta. Słuchajcie, to jest powtórka z rozrywki, to samo. Kurde. Nie mogę. Wiecie, to jest chyba po prostu to samo. Element musi wejść pod to dosłownie. O! Kurde, jakie jaja. Ta. Teraz jest gitara. Nie zauważyłem. Przyznaję się. No, teraz jest prawidłowo. Kurde, co za jaja. Mniejsza z tym po prostu, wiecie, ja już chcę to zamknąć, mieć święty, anielski spokój. No dobra. A, jest ta blokada, dobra. Okej. Przesuwamy z powrotem. O. Już wiem, o co w tym chodzi, dobra. Teraz przesuwamy w drugą mańkę. O, dobra. I działa jak trzeba. Działa jak trzeba, przesuwa się, przesuwa się. I bajka. Bajlando, według mnie, nie otwiera się, nie otwiera się. Po długiej batalii udało się to skończyć, a jeżeli jak teraz się jeszcze zamknie, to już w ogóle będzie fajnie. Co tu znowu się stanęło? Ty no nie pierdziel. No nie. Dobra, chyba ja już widzę, co tu się odwaliło. Ta. To nie weszło do końca tak, jak miało wejść. Bo tu mamy otwory. Ty no nie pierdziel, ja nie mogę, to będzie najdłuższy chyba film, jaki stworzyłem. Co tu się nie zgadza jeszcze? Kurde!
Dobra. Jest dobrze. Nie, jest dobrze, przepraszam. Ja się pomyliłem już z tego zestresowania przez zabawę z tym szambem, małym ustrojstwem technologicznym. Dobra, ja się pomyliłem, przepraszam. Wszystko działa jak należy, tylko ja już mam dosyć. O, działa jak trzeba. Ja się pomyliłem, bo to idzie w ten sposób. Pyk. Dolega jak należy. Wszystko spasowane jak należy. Działa wszystko jak należy. Spasowane jak należy. Bajlando. Robota skończona, skończona. Dzięki, że oglądaliście i pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk, Naczelny Inżynier tej miejscowości.